Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś gościmy w mieszkaniu pani Małgorzaty Biel. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgosia jest artystką, plastykiem. No i jakby nie patrzeć, numer telefonu otrzymałem ze Stowarzyszenia Jerzego Dudy Gracza Częstochowskich Plastyków. Także idąc tym tropem udało mi się dotrzeć do Gnaszyna. No i teraz będzie rozmowa, na którą Państwo na pewno z niecierpliwością czekacie. Ale zanim w ogóle o tym malowaniu i o tym wszystkim, co Pani Małgosia robi, musi odbyć się przesłuchanie, które Państwo doskonale znacie, więc pierwsze pytanie: częstochowianka. No właściwie tak, no bo nie z samego centrum Częstochowy, ale tu okolic, czyli tak dokładnie tu w Gnaszynie się urodziłam i wychowałam. I ewentualnie w Blachowni, bo tam babcię miałam i tam dzieciństwo spędzałam. No ale ogólnie z tym rejonem podczęstochowskim, pod Jasnogórską okolicą jestem. Mnie zawsze bardzo interesują korzenie. Czy ty wiesz coś na temat swoich dziadków, pradziadków? Czym się zajmowali, co robili? No z grubsza wiem, ale ciekawego specjalnie nie ma co opowiadać. To byli po prostu chłopi. Rolnicy? Rolnicy. No mieli trochę tych hektarów, więc biedy nie klepali. No biedy nie klepali, raczej nie. Z tego co słyszę, to raczej sobie tam jakoś radzili. Dziadek ze strony mamy był zawiadowcą stacji. Także to była osoba ważna we wsi, w okolicy. Gnaszyn był do pewnego czasu gminą, także to nie był jeszcze Częstochową. Nie był dzielnicą Częstochową. Tak, dopiero. Znaczy ja wiem jedną rzecz, że te osoby, które przed wojną pracowały na kolei, to bardzo sobie chwaliły, bo praca na kolei to była była podobno bardzo dobrze płatna, a dwa, że dawała też prestiż taki jakiś. No tak, także. Że to prawda. Także dziadek był poważoną osobą, był. Po prostu wykształcony, jak tutaj w okolicy mało kto miał skończone te 8 klas, no to było coś. A dziadek też był takim człowiekiem, który lubił sobie gdzieś tam książki zdobyć i zaszyć się gdzieś w kącie i czytać, zamiast się brać do roboty takiej w gospodarstwie. No, wiadomo. Także rodzicom się to za bardzo nie podobało, ale no taki był dziadek. Małgosiu, bo jak wszedłem do tego domu, to ujęło mnie to, że tu jest bardzo dużo malarstwa, miniatur, grafik, rzeźby. Ty mówisz, że ty z domu artystycznego pochodzisz, czyli rozumiem, że wszyscy coś tam dubią, to tak? To znaczy, nie do końca to miałam na myśli. To znaczy tak, moja rodzina, bo rodzice chociaż przejawiali jakieś tam talenty, no to nie... Taka prawda jest, że dawniej trzeba było jakiś porządny zawód zdobyć, a nie bawić się w malowanie. Mój tata faktycznie miał i talent, i trochę malował, w sensie tego, że kopiował, ale robił to bardzo profesjonalnie. Także ja w tej chwili nawet wspominam, szkoda mi tych obrazów, bo zostały zniszczone, ale były naprawdę ładnie zrobione, solidnie. Mama też w pewnym okresie czasu, pamiętam, że rysowała mnie, także postaci i tak całkiem fajne były te rysunki. Ale nie szli w tą stronę, nie. Czyli genetycznie genetycznie tam coś, ale mam na myśli ten twój dom, który ty stworzyłaś, czyli dom, w którym teraz tu jesteśmy. No to tak, poznaliśmy się z mężem w liceum plastycznym, no więc ja jakiś tam czynnik taki miałam w sobie i on. Mąż bardziej się biżuterią specjalizował i to był jego konik. Właściwie poznając go w plastyku, to była taka historia, że zwróciłam się do profesora, żeby mi pomógł naprawić broszkę, którą mojej mamie popsułam i nie byłam w stanie sama tego zrobić. To był filigran, taka delikatna robota, to trzeba mieć naprawdę wyczucie, żeby to umieć zgotować. I pan profesor powiedział, że ona absolutnie nie podejmie się tego, bo to jest, trzeba mieć prawę do tego. Ale mówię, wiesz, tam w czwartej klasie to jest taki sprytny chłopak, on takie rzeczy dosyć takie precyzyjne robił. Myślę, że on by ci potrafił pomóc. No i od tego pomagania, ja byłam wtedy w pierwszej klasie, a mój mąż w czwartej. Proszę, już jesteśmy cały jaka tak. Piękna historia. Tak. Także. No to musisz być wdzięczna, że popsułaś tam broszkę, bo gdyby nie, to ona tak, to mogłoby być różnie, prawda? To bym nie poznała, no tak.
A też kwestia jest tego, że ja nie do końca miałam presję, żeby iść do liceum plastycznego. Dla mnie było ważne, żeby iść w grupie z moimi przyjaciółkami. I do tego liceum plastycznego to trochę mnie tak namówił tata, tak przez przekorę. Ja spróbuj, sprawdź się. No więc ja po prostu nie mając takiej presji, obciążenia, stresu, egzamin całkiem mi gładko poszedł. I dostałam się jedna z wśród koleżanek, które przychodziły do mnie, żeby ode mnie trochę podpatrzeć, żebym ja je nauczyła malować, rysować. Poważnie? No one się nie dostały, a ja jakoś takim cudem się dostałam. No jak już się dostałam, no to zostałam. A powiedz mi, wracając do szkoły średniej, no bo to już parę lat, ktoś specjalnie się tak zapisał gdzieś w kartach twojej pamięci z profesorów, że tak wiesz, że pamiętasz, a ten profesor to... To wiesz, o co mi chodzi, że to znaczy tak, ale ja w ogóle zawsze wspominam tych profesorów, którzy w jakiś tam sposób wpłynęli i kiedy te zajęcia, bardzo lubiłam rysować, malować, zajęcia praktyczno-techniczne, więc ci profesorowie, ci nauczyciele już w podstawówce, którzy takie zajęcia prowadzili, no ja ich pamiętam, bo już w podstawówce taka pani Szewczyk, bardzo miła pani i ona tak sympatycznie prowadziła, nie było wtedy jeszcze tak teorii, tylko po prostu bawiliśmy się, malowaliśmy, rysowaliśmy i to było fajne. Później w liceum plastycznym, no to pani Przygoda wtedy, pani Świątek. Także ona była moją taką... Mentorką. Tak. No, a jeszcze w międzyczasie, zanim do plastyka poszłam, to chodziłam przez jakiś czas do... Młodzieżowego Domu Kultury. I tam była taka pani profesor Meissner, Irminka. Taka ciekawa osoba. To już jest osoba dosyć leciwa. I ja kiedyś ją spotkałam w mieście po wielu latach. Ukłoniłam jej się i pytam się, pani profesor mnie poznaje. Mówi, no jakże bym cię nie poznała? Małgosia, ty tak pięknie malowałaś, ty tam konkursy u mnie wygrywałaś. Aż tyle tych konkursów nie było, no ale zapamiętałam je, no więc to też jest miłe. W każdym razie ona mnie też mobilizowała i ona mi takie dodawała skrzydeł i takiej wiary, że to co robię jest jakieś takie fajne, że coś więcej umiem i potrafię, że mam jakiś tam... możliwości i talent, który... Ale zobacz, jakie to jest ważne, że na przykład na początku swojej drogi czy edukacji, że się spotyka takich ludzi, którzy utwierdzają, tak. Nie? Którzy po prostu tym ciepłym słowem, no bo to tylko słowem praktycznie, jednak w jakiś sposób motywują, że się chce. No ale wspomniałaś mi, zanim zaczęliśmy rejestrować tą rozmowę, że również twoje dzieci, tak? No tak. To, a ile tych dzieci się dorobiłaś? No mam dwójkę dzieci, starszego syna i młodszą córkę. I córka, chociaż młodsza, skończyła już, najpierw była liceum plastycznym też. Potem skończyła Akademię Strzemińskiego w Łodzi. Poszła najpierw na biżuterię, a stwierdziła, że tą biżuterię, co się miała nauczyć, to nauczyła się tutaj w domu i więcej się nauczyła od taty i nauczy się więcej. Niż tam, bo tam bardziej tak artystycznie takie zrobić tam coś plastikowego, coś tak się po prostu pobawić, ale konkretnie nie, więc zmieniła sobie kierunek na architekturę wnętrz. O, proszę. I w tym się sprawdza i to jej się podoba i działa w tym. Także ma własną. A syn maluje czy też biżuterię? A syn nie. Nie, on biżuterią w ogóle jakoś tak się nie zainteresował. No. W każdym razie po skończeniu też liceum plastycznego. Najpierw wymyślił sobie, że chce iść do Krakowa na matejki. Miał poczucie, że to jest uczelnia taka najbardziej prestiżowa, najwspanialsza, żadna inna go nie interesowała. Za pierwszym razem się nie dostał, bo po prostu widocznie się nie przygotował na tyle, żeby go tam wcześniej poznali, ale i tu właśnie takie nazwiska padną ważne w Częstochowie, pan profesor Kosela. Trochę mu pomógł się przygotować. Nie rozmawiałem, to już mam kolejnego rozmówcę, mam tak, nadzieję. Tak, to w takim razie bardzo warto byłoby, bo to jest naprawdę osoba bardzo dużo znacząca, bardzo dużo działająca, dużo robiąca dobrego. I drugi pan Desperak. Także też tak dwutorowo, bo trochę inaczej uczą jeden i drugi profesor. No na pewno Maksymilian pana profesora Kosele uważa za swojego guru. To jest jego taki mistrz.
No proszę. Mentalny. No to fajnie. Jest tutaj u nas na No ale zobacz. Ja bym tak chciał wrócić do tego, że no bo jakby nie patrzeć, to ja rozmawiałem ze studentką. No tak, ale na studia właściwie to namawiał mnie syn, ponieważ zaraz po skończeniu szkoły mieliśmy zawód. Pierwszy skończył mąż i on już pracował. No, nie miałam takiej presji, bo jeżeli studia, to by mnie interesowały wzornictwo, tkanina i ubiór w Łodzi. Tak, no, szacowałam, że małe szanse w ogóle, że się dostanę. No, że zależało mi na tym, żeby zostać z mężem, a mąż już powoli pracował na dom. No więc zaczęliśmy to swoje dorosłe życie. No więc dzieci i tak dalej, taka proza życia. Później już dzieci zaczęły dorastać i syn poszedł na studia. Ja mnie zaczął namawiać, mówi, słuchaj mamo, tam jest taka pani w twoim wieku, może nawet i starsza i całkiem sobie radzi. Też byś mogła przecież sobie zrobić. No ale no, wtedy była praca, no wtedy prowadziliśmy tą firmę jubilerską. Może, ale ja mu pomagałam, także było co robić. I w ogóle mi to nie było w głowie. No ale jak już dzieci wyszły z domu, są już na wylocie, córka już skończyła, już pracuje, a syn lada chwila obroni magistra, to już myślę, że stanie na własnych nogach. I myślę sobie, że teraz no, mogę ja spróbować, może się uda. Może się uda, może zdążę jeszcze, zanim jakieś wnuki trzeba będzie pomóc wychowywać może. Tak. Także... Ale wiesz, to jest piękne, dlatego, bo jakby nie patrzeć, wiadomo, no, był taki czas, że okres studiów to dotyczył tylko ludzi rzeczywiście młodych, po szkole średniej, no, dostawali się na uczelni, byli studentami takich czy innych uczelni. Teraz z biegiem czasu ten limit wieku gdzieś został zniesiony, bo ja przecież pamiętam na przykład były szkoły teatralne, które do 24 roku życia tylko przyjmowały ludzi. Ktoś, kto już przekroczył tą barierę, to nie miał prawa ubiegać się, startować do egzaminu w ogóle, no bo koniec. No i tutaj na przykład, wiesz, jak gdyby te najważniejsze, priorytetowe sprawy załatwiłaś, czyli dzieci odchowałaś i wiesz, i sobie idziesz studiować, nie? No to... No, ale jak jest? Stresują cię te studia? To znaczy nie... No bo to wiesz, no to są jakieś egzaminy, zaliczenia, no to jest chyba normalny tok, nie? Tak, i to muszę powiedzieć, że dają nam tam nieźle w kość. No. Na pewno jest kwestia tego, że w grupie jest sporo osób dosyć takich mocnych. Także one, te młode osoby, które są świeżo po szkole, jedna jest ze wschodu, już skończyła też tam studia i już po prostu ma jakiś tam i dorobek i umiejętności. I ona też ten poziom winduje, więc człowiek stara się tak trochę też... Doszusować. Tak, no bo przecież poziom jest też pod nią trochę tak no, podciągany. W każdym razie myślałam, że będzie łatwiej, że będzie mniej. A to jednak no, trzeba wszystko, bo jest i język, i filozofia, i historia sztuki. Także tego materiału jest dosyć dużo i nie ukrywam, że no może jakbym kiedyś była młodsza, trochę lepszą pamięć miała, to łatwiej by to przychodziło. A tu tak. Trzeba trochę. A dzieci się trochę ze mnie też śmieją, że mama kuje, no bo staram się, jak już się... Jak już się zdecydowałaś, tak, to żeby to jakoś wyglądało. Jakoś przyzwoicie, tak wypaść, żeby no nie okazywać, że się tak trochę po łebkach czy ale no. Także no... No ale to, Małgosiu, to było tak, że całe twoje życie jak gdyby zawodowe gdzieś było związane z tą branżą jubilerską, tak? Przez męża gdzieś, tak? Czy było tak, bo ja właśnie każdemu zadaję takie pytanie, czy w ciągu całego swojego życia wykonywałaś jakiś inny zawód, żeby zarobić na chleb? No właściwie nie. Właściwie to tak. I pierwsza moja praca, poszłam do pracy, no też tam mąż wtedy pracował, takiego pana Adama Musińskiego, to była produkcja biżuterii srebrnej, z tym, że to były takie nieduże serie i też tam się robiło z filigranu, każdy sobie tam jakiś wzór mógł sam wymyślić i tam czy kilka wzorów i je powielać, ale w nie takich dużych ilościach. Także to była moja pierwsza praca, a w tym czasie mąż wojsko odrabiał, bo w straży odrabiał, także miał przerwę, nie miał własnej działalności. A później jak już tutaj wprowadziliśmy się, tutaj założył własną działalność, firmę, no to już on prowadził, ja mu pomagałam. Dokładnie.
Ale to nie było tak, że się niczym innym nie zajmowałam, bo to malowanie, a zresztą wszystkie inne takie twórcze działania zawsze, no było mi to potrzebne. Także lubiłam zawsze szyć, jakieś tam robótki ręczne, no wszystko co związane z jakimiś tam manualnymi historiami, to po prostu no a powiedz mi, technika olejna, płótno, czy akryl, czy pastela, czy co tak najbardziej cię kręci? Właściwie to nie mam ulubionej techniki. Nie to masz? Znaczy tak, technika olejna jest najbardziej taka, taka popularna i chętna ewentualnie, że się podoba, że po prostu. Tak. No fajnie mieć jest obraz olejny w domu. Tak, no właśnie o to chodzi. Przy dzieciach raczej rysowałam pastelą i to bardzo lubiłam pastelę tłustą. Także pastela tłusta jest też taką bardziej techniką malarską niż rysunkową. To można rozcierać i łączyć te kolory. Daje duże możliwości. Także wtedy robiłam dawniej, jak dzieci były małe, się tam pastelą tłustą sporo pracy. A teraz no, na studiach wygodniejsze są akryle, bo szybciej schną. Szybciej schną. I nie ma tego problemu. I na no i podobno barwy też mają ciekawsze. Tak jak rozmawiałem z niektórymi plastykami, to mówią, że akryl jest intensywniejszy, jeżeli chodzi o kolor. To znaczy to tak nie zawsze, dlatego że jak są takie tańsze, no nie ukrywam, że jak się bardzo dużo używa, to jednak się trochę patrzy na te ceny. Także jak się nie kupi takich z górnej półki, to one tracą barwę, tak wysychają, tak blakną i nie do końca farby akrylowe zawsze... Olejem jaki kolor się położy, taki zostaje. No trochę też przyblaknie, trochę też przyżółkną, ale... Jak się zabezpieczy werniksem. To wszystko. Dobrze. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? No czuję się tutaj bezpiecznie, bo takie miasta duże jak Warszawa, to trochę mnie przytłaczają, czuję się taka zagubiona. Także nie chciałabym mieszkać w wielkim mieście, chyba bym się nie umiała odnaleźć. Częstochowa mi odpowiada, jeżeli chodzi o wielkość, natomiast jeżeli chodzi o organizację, no to trochę zazdroszczę, tak jak córka właśnie wyjechała do Łodzi, tam jest tyle tych placów takich zielonych, enklaw zieleni, parków, na takich z prawdziwego zdarzenia dużych parków, a nie takich jak nasz Staszica, że stanie się na jednym końcu i widać już drugi. No i to jest. No i nie można tam wejść z psem. A to nawet nie wiedziałam, bo ja z mojego samego miasta nie jeżdżam. Ani na trawie się no położyć. Właśnie. A tam są właśnie takie miejsca, gdzie można sporty wodne uprawiać. Także no coś takiego, no u nas trochę się coś tam zaczyna dziać na tym ośrodku, na Lisińcu, ale to jest wszystko takie małe. Taka namiastka. Po prostu widać, że takich rzeczy, takich miejsc brakuje, bo jak jest ładna pogoda, to tam jest taka ciasnota. Widać, że ci ludzie tam oblegają, żeby więcej takich miejsc było dla młodych ludzi. Bo naprawdę, no córka jak poznała życie w Łodzi, to już po prostu nie chce wracać z powrotem do Częstochowy. No ale Łódź dużo większa, druga pod względem chyba wielkości. No ja wiem, ale jakby po prostu tak odpowiednio do ilości ludzi było tak, takich to miejsc, by gdzie fajnie. Miło spędzić czas. To, no a tutaj no cóż, no w Naszynie nawet chodnika nie ma. Z dziećmi byłam uwięziona w domu, bo po prostu ani placu żadnego zabaw, ani sportu, ani... Nic, żadnego wyjścia. Kolej i jeszcze tak. I jeszcze te tory, gdzie to przejazd jest wiecznie zamknięty i to wszystko nas tak oddziela od życia, od miasta. Ten program jest tak skonstruowany, że robię go już 2 lata ponad, że zawsze każdego rozmówcę czy rozmówczynię proszę o wytypowanie kogoś, z kim mógłbym porozmawiać kolejnym na zasadzie takiego łańcuszka, bo czasami są takie miesiące, że naprawdę mam olbrzymi problem, żeby znaleźć ludzi, którzy chcieliby się spotkać ze mną i pogadać. Ty zaproponowałaś profesora, tak? Który to znaczy, ja w ogóle jestem zdziwiona, zaskoczona, że z nim nie było rozmowy, nie było, bo właśnie, nie. Z panią Beatą Bebel i jej mężem, panem profesorem Karankiewiczem była rozmowa bardzo ciekawa, a ja przepraszam, bo jeszcze muszę wrócić odnośnie pana profesora Koseli, jeżeli mówiłam, że to jest taka ważna osoba dla syna, nie chciałabym, żeby zostali pominięci również, bo pani Beata Bebel też miała dla niego duże znaczenie. Znaczy, z panią Beatą rozmawiałem, a z mężem
jeszcze nie, ale... No ale, jakoś tak... ale razem tam byli w tym wywiadzie. W każdym razie dlatego o profesorze wcześniej nawet nie pomyślałam, bo myślałam, że już taka rozmowa z nim była. Natomiast oprócz jeszcze pana profesora, chciałam polecić taką moją przyjaciółkę, artystkę, Romę Anioł. Jest wiceprezeską Stowarzyszenia czy Związku Plastyków. Bardzo się fajnie cieszę. Maluje. Bardzo się jest cieszę. Bardzo ciekawą osobą, także myślę, że też miałaby co do powiedzenia. Ale to będę mógł się powołać na ciebie? Tak, oczywiście. Super. Oczywiście. Bo ja z nią rozmawiałam i nie widziałam. Proszę Państwa, oby więcej takich, mam 3 czy 4 kolejne osoby do rozmowy. Oby tak każdy mi podsuwał, to życie byłoby piękne. Dobrze. Czego życzyć na koniec już? Czego życzyć? No tak, zdrowie się przydaje, na razie mam, a jak się ma, to się tak nie myśli o tym, że jakby brakło, to by było źle. Także, no to też. Trochę funduszy zawsze się przydaje, żeby było na realizowanie tych swoich potrzeb. Na te akryle z górnej półki, tak, żeby było. Tak, jest to chociaż ze średniej. Ale mnie z moim charakterem trochę brakuje wytrwałości. Także mnie można życzyć wytrwałości i takiej no trochę stabilizacji, bo ja jestem taka dosyć spontaniczna i w momencie coś robię, działam nieraz takie drobiazgi mnie wytrącają. Rozumiem. I chciałabym te studia jednak skończyć, żeby nie było jakichś takich przygód, ja będę trzymał kciuki, a jak nie, to tam petycję dyrektora napiszemy od razu, że tą studentkę proszę traktować z przymrużeniem oka. Ale i tak mnie tak teraz przymrużeniem oka, bo mi się wydaje, że mają ze mną 3 światy. Bo jestem taką niepokorną studentką. Super. Dobrze, no to w takim razie tak, życzę zdrowia. Życzę kasy, dziękuję. Wytrwałości i, no i czekamy na obronę dyplomu, tak? Tak się to nazywa. Tak, no, najpierw licencja, a potem mam nadzieję. To nie, niech tak pójdzie. To już jak już zaczęłaś, to trzeba to doszusować do końca. Dobrze, proszę Państwa, gościem moim i Państwa była szalenie sympatyczna, szalenie niepokorna i mająca do tej pory fiu bździu Małgorzata Biel. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to możemy to machać. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.